Hej kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Droga do domu na naszym rancho z Brusem i witamy się mnie dokładnie w tym momencie, którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Jak widzieliście na cutscence, rano Brus wybrał się na przejażdżkę i znalazł takiego oto tutaj brudnego na razie psa. Pies nazywa się Alfred. Pozdrowienia dla wszystkich z Discorda Kraina Trzech Żywiołów. Szczególnie dla paskudnej wiedźmy i Asi, bo to one mi podsuwają takie cudne pomysły, jeśli chodzi o imiona. Oczywiście Alfred nawiązuje, bo mamy Brusa. Ojciec Brusa to Wayne, a nasz koń to Joker, więc mamy też Alfreda. Dobra, myślę, że najpierw zajmiemy się właśnie Alfredem. Dzieciaki jeszcze śpią. Spróbuj mu zaproponować przyjaźń. Aha, nie możesz podejść. Dobra, podejdź tu. Co ty tu robisz? Aha, no już poczekałeś na zwierzaka. Dobra, podejdź tu. I teraz proszę, pogłasz go. Są też, ale mamy tu roboty. Dobra. Pięknie. I, o, już się przyjaźnicie. I bierzesz go, wykąpiesz. Bardzo proszę, chodź kochany tutaj. Wykąpiemy Alfreda i zobaczycie, jak Alfred faktycznie wygląda. Bo moim zdaniem jest prześlicznym psem. Tak, dopiero zaczynam, gram w Simy przez 5 godzin, na pewno. Doszło nam tutaj trochę rzeczy, bo zamieniłam, pewnie już widzieliście na ostatniej scence, mebelki tutaj u dzieciaków, a że były to bardzo drogie łóżka, to podokupowałam trochę tutaj pierdółek. Oczywiście rzeczy dla naszego psa. Zwiększyłam tutaj nam w kuchni ilość szafek, bo ja zawsze potrzebuję dużo. I tutaj w przedpokoju też jakieś tam rzeczy się pojawiły, żeby było tak bardziej domowo. Kąpcie się, kochani. O, tak śliczny jesteś. Dobra. Tobie brakuje zabawy, Brus. Pobawisz się z nim, dasz mu jeść. Idziesz się zająć resztą zwierzaków. Joker już jadł, ale jeszcze mamy kury, owce. Na razie jedną i jedną kozę. Dobra. No i proszę bardzo. O tak, wow. Tak wygląda nasz Alfred, kiedy jest czyściutki. No ja myślę, że jest przepiękny. Weź, spróbuj się z nim pobawić, Brus. Nie wiem, czy będziecie mogli w łazience. Będziecie mogli, dobra. To pobawcie się chwilę. A potem oczywiście przyjdziesz tutaj, dasz mu jeść i zawołasz go na posiłek. Mamy tu rysunek naszej córeczki. Gdzieś byśmy go tu w kuchni powiesili. Niech wisi na razie tu. Dobra, no od razu ci zabawa rośnie, no i super. Mogłyby wam się zmieniać te pragnienia. Jakoś mam wrażenie, że ostatnio kiepsko jest ze zmianą tych pragnień. Smacznego, Alfredzie. A ty, kochany, chodź tu, o, nasz koń będzie wychodził. Chodź, kochany, tutaj bardzo proszę, rozrzuć karmę. O, poszedł sobie jeść, świetnie. Zbierz jajka. Jajka zebrane, jedno jajko. No to żeśmy nie naszaleli się, ale okej. Okay. A, powinniśmy też spróbować poznać te kury. Może my byśmy zrobili dla nich przysmak? Nie jesteśmy najlepsi w gotowaniu. Ale... Aha, musi mieć drugi poziom gotowania. No to na razie nic z tego. Zastanawiam się, jak byśmy nazwali. Wiem. Czemu ty, czarny kogucie, jesteś zły? Umiera z głodu, przecież jest. Dobra. Nazwiemy cię Gambit. Dobra. I wiesz co? Weź tutaj, zawołaj kurczaki. A czemu nasz kogut tam siedzi i stamtąd nie wychodzi? Mam wrażenie, że coś z nim biednym jest nie tak.
O, może wygoń kurczaki. O, gambit, dobra. Ciebie, kurko, nazwiemy... Będziemy nazywać od superbohaterów. Wprawdzie tutaj mamy DC, a tutaj jest Gambit z Marvela, ale to bez różnicy. Superbohater to superbohater, nazwiemy cię Storm. Dobra. A gdzie jest nasza druga ruda kura? Jeszcze mieliśmy jedną kurę. Ja nie wiem, czy my jej nie mamy w wyposażeniu. O, jest, dobra. A ciebie, kochana, nazwiemy Ruda. Dobra. I dalej nie możesz posprzątać kurnika? Nie, no dobra. Chodź, kochany, tutaj. Zobaczymy, jak tam nasza kuska. Opieka, obowiązki, to nie. Interakcje społeczne. Zapytaj, kto jest najlepszą kozą. Nie jest. Rozmawiaj o dzisiejszej młodzieży. Ta koza jest mega uparta. O, tutaj trochę lepiej. Opowiedz jej dowcip. Zobaczymy, czy jest wesoła. Nie, tu, Boże, tu też można wymienić... aha, dobra, na szczęście. To też jej się nie podobało. Opieka. No, nakarmimy ją z butelki. Wybacz mi to, Aguś. Tak, ja wiem, że takich się nie karmi z butelki, jeżeli są dorosłe, ale chociaż raz chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Czemu jesteś spięty? A, bo jesteś niepewność uczuć i jeszcze... Daj se siana, opowiadanie dowcipu kozie. Może kozy miniaturki nie lubią dowcipów z cyklu Puk Puk? No, może nie lubią. Dobra. Opieka, wyczyść ją. No i powinnaś być mega zadowolona, kozo. Zapytaj o beznadziejne żarty. O, trochę lepiej i zobaczymy, czy się da... A to można wydoić normalnie i za Simoleony, a jak normalnie... Spróbuj ją pogłaskać. A jak normalnie... Ale ty je... Ała! O, teraz tak, tu mieliśmy coś fajnego, koza nie siada, ale teraz zderzenie czołowe. No dobra, spróbuj ją wydoić. Ta koza, Daisy, to będzie koza z piekła rodem, coś tak czuję. Dobra. Obsesje zwierzaków. Okej. I co to się stało? Dostaliśmy... Aha. Tak, butelkę mleka też można dostać. Dobra. A gdzie jest nasza owieczka? A jest też nasz króliś. To może najpierw króliś. Działania. Nie, działania nie. Wręcz prezent. Więcej opcji. Aha, plonu nie możemy, czyli na razie z królikiem nic. Choć w takim razie... Opieka. Też ją nakarmimy z butelki. Raz to zrobimy u owieczki, raz zrobimy u kuski. Może dzięki temu będziemy relacje bardziej budować. Mary, może ty będziesz milsza, co? I potem ją wyczyścimy i spróbujemy... Liczowce Mary pogłaskać. Zobaczymy, czy to nam coś pomoże. Dzieciaki, wy jeszcze trochę śpicie? Tak, jeszcze trochę śpicie. Dobrze. Pięknie. O, tak? Ona jest widać i pozyskaj wełnę. A, to jest super zrobione. Widzę, że owieczki są... Owieczka jest bardziej przyjazna. O, wyszedł nasz Piotrek. Pietrek. Czy teraz mogę ci wręczyć jakiś prezent? No pewnie znowu nie. A czemu nie mogę dać jajka? Jak mam przecież jajko. No nie wiem, dobra. Interakcje z... A, bo już dawałam coś. Spróbuj pogłaskać Piotrka. I zobaczymy, jak tu nasze roślinki... Chodź, podlej. Białą wełnę otrzymaliśmy. Jedną, dobra. Jak tam królik? Królik cienie. No, królik też, no. Bruce, nie masz szczęścia ty dzisiaj. Idź, podleć lepiej.
O, znowu mamy zbierz jajka, ale w kurnika cały czas się nie da posprzątać. Czy wam jest czyściej? No tak, jesteście czyści. Dobra, wy sobie tu chodzicie. A ty przeszedłeś przez dom i idziesz podlać rośliny. Musimy rozwijać ogrodnictwo. Pojedziemy też oczywiście do miasta dzisiaj. Biedny, czy ty będziesz się bał królików? Nie klepać królika, agresywne odrzucenie zwierzaka przez królika? Ten królik jest dziki i nie chciał, żeby Bruce go głaskał. No tak. To też podlejesz? Tak, dobra. Winogron nasz też podlejesz, chociaż on jeszcze wiadomo, że nie wyrośnie. Chciałabym gdzieś też tu... O! Na zod zapaleńców na pewno nie idziemy, to nas nie interesuje, ale co my tu mamy? Trawę cytrynową, to sobie posadzimy tutaj. A tutaj byśmy sobie może posadzili jabłonkę i taki ten winogron. Zasiej. Rozwijaj to ogrodnictwo, kochany. I podlej. Oczywiście, aha, żeśmy mu przerwali akcję. I wiesz co, będziesz musiał iść zrobić, a może najpierw spróbujemy zrobić butelkę wina. Przyrządź, znaczy nektaru. Przyrządź nektar winogronowy. Leć, Bruce, jak tam dzieciaki? No jeszcze chwilę i jeszcze chwilę, dobra. To może jeszcze z nektarem zdążysz. Już patrzymy, jak to wygląda. Rzuciliśmy. Aha. Zmieniło ci na inne buty. No tak, bo jak się ma buty z modów, to tak działa, że się depcze w butach. Więc będziemy musieli jakoś to wytrzymać. Domyta umiejętność przyrządzania nektaru. Dobra. O, pięknie, wiedziałam, że się wywalisz. Patrzysz, co my robimy, no. Wiem. Wiem, Alfredzie. Ale ten nektar się długo robi. Od tego czasu to ci dzieciaki wstaną. Kto to dzwoni? Lili, korci mnie, żeby sobie trochę pomajsterkować. Może chcesz podłubać przy rakiecie na zlocie? Ciociu, nie, bo jesteśmy bardzo, bardzo daleko. No, powiem wam, że zrobienie jednej butelki nektaru trwa i trwa. Ciekawe, czy potem to jest szybciej. Bruce właśnie zdobył pierwszą butelkę nektaru winogronowego. Informacje o nektarze winogronowym zostały umieszczone w jego notatniku. Nektar winogronowy. Oryginalny, klasyczny nektar, gwóźdź programu każdego balu wyprawianego z dowolnej okazji. Simowie, którzy lubią się go napić, w głębi serca czują, że bycie fajnym to stan umysłu. Składniki winogrona, działanie sprawia, że simowie czują się pewni siebie. Jeśli nektar jest co najmniej krótko leżakowany, pewność siebie nie znika, nawet gdy nektar opuści organizm. Leżakowanie. Aby leżakować nektar, należy pozostawić go w nieotwartej butelce. Gdy zawartość butelki stanie się krótko leżakowana, pozytywne działanie nektaru ulegnie wzmocnieniu, a negatywne osłabieniu. Największą wartość pieniężną ma długo leżakowany nektar. Proces leżakowania zachodzi szybciej, gdy odbywa się w piwnicy, a znacznie szybciej, gdy przebiega w stojaku do leżakowania. No tak, musimy zbudować piwnicę, ale stojak do leżakowania mamy. One coś tu są krzywo ustawione, widzę, będę musiała poprawić. I czy możemy tak po prostu to tu włożyć? Możemy. Mamy też mleko. Schowamy je do lodówki, choć niewiele to zmieni. I jajko też schowamy do lodówki. I byśmy coś ugotowali naszym dzieciakom na śniadanie. A może stąd? Może będą jakieś naleśniki? No nie. Bruce za mało umie. Dobra. Śniadania. Może zrób tosty z miodem i bananami dla rodziny. Idź zrobić, kochany. Aha, dlatego, no tak, Alfred jest lojalny, dlatego tak lubi z nami chodzić. Dobra. Drugi poziom gotowania. Dobra. I teraz byś mógł stworzyć... Aha, ty musisz jeszcze skorzystać. To wiesz co? Chodź. Korzystaj sobie i umyj sobie zęby. Albo w zasadzie to nie. Dzieciaki, wy już sobie wstańcie. No tak, ty nie lubisz pobudek, to prawda. I chodźcie, tata tutaj zawoła was na jedzenie. Proszę bardzo.
Hailey rzadko miewa po przebudzeniu dobry humor. Małe dzieci z takim dziwactwem częściej są rozdrażnione i niesforne po zakończeniu snu lub drzemki. O! Hailey, a ty gdzie idziesz? Ty idziesz sobie wziąć, a ty czemu nie poszedłeś? Weź sobie porcję. A, bo ty dopiero byś ich wołał. Okej, to chodź, weź porcję. Aha, dobra, podejdź tu. No już Hailey sobie wzięła. Weź porcję. Chłopie. Teraz syn bierze. No ale teraz to już będziesz mógł wziąć porcję. Wiadajcie. Jak ty się czujesz? Ty, słoneczko, będziesz mogła już sama skorzystać z nocnika. Natomiast twój brat chyba jeszcze... A, twój brat skorzystał sobie sam. Co ty byś tu chciał? Żartować. No możesz i objąć. Dobra. Czy ty będziesz szła z tym żarciem? Czy je postawiłaś? Dobra, zabawne, wygłupy. Pleć androny. A ty, mała, jak skorzystasz, to sobie tu przyjdź i zjedz te tosty z bananami. Już widzę, że żartowałeś i co? Zachowuj się przyjaźnie, też ci to zaznaczymy. Więcej opcji, przyjazne. Zainteresowania. Rozmawiaj o zabawkach. Dobra. I jak to zrobisz, to bardzo proszę, chodź. Przyjazne, nie, tak, przyjazne, czułość, obejmij. Dobra. Pogadajcie sobie chwilę. Mogę bawić się zabawkami przez cały dzień, nigdy nie mam ich dość. No i super, Orlando. I jak to już zrobicie, to weźmiesz i przygotujesz mu kąpiel z bąbelkami. Hailey, dobrze, skorzystała z nocnika, żartować chcesz i pleść androny. Dobra, będziesz mogła pleść androny. A nie, dopiero korzysta. Czy ty go położyłeś spać? Bruce, czyś ty zwariował? On dopiero wstał. Chodź tu, chłopie. Dobra, chodź go obejmij. Więcej opcji, przyjazne, czułość. Obejmij, tatę. O tak. A ty, kochana, będziesz mogła pleść androny. Zabawne, wygłupy, pleć androny. Dobyto odczucie, no i super. Poczekamy, aż Hailey sobie siądzie. Ty śpiewasz piosenkę. A ty pleciesz androny, no i pięknie. I chodź, kochany, przygotuj kąpiel z bąbelkami. Orlando. No, miałeś synowi po kąpiel z bąbelkami przygotować. Orlando. Jak to się nie chcesz kąpać? Zaraz tutaj. Opieka nad małymi dziećmi, nie. Wychowawcze. Dyscyplinuj, spokojnie, poproś nie o niebuntowanie się. Nie wolno tak, Orlando. I przygotuj mu kąpiel z bąbelkami. I teraz idzie Hailey, a czy ty też słońce potrzebujesz? Też, najpierw zjedz. Wykąpiesz dzieciaki i zajmiesz się dalej. O tak, dobra. A ty, Hailey, chciałabym, gdzie jest nasz piesio? Jest tu. A, leży sobie w poduszkach, dobra. Rozmawiaj. No pięknie, też będziesz w poduszkach. A jak on na nią patrzy? Gdyby nie te poduszki, byłoby wam wygodniej. Więcej opcji, przyjazne. Pogawędka, dobra. Dobra, wiesz co, zjedz to do końca, bo ty jesz te tosty cały dzień. I podejdź tu, jak zjesz. Aha, ty pójdziesz od razu. Dobra, wystarczy ci już może tych tostów, kobieto. Aha, ty je masz jakby cały czas. Teraz odstawiłaś. O! Tutaj możesz, teraz pogłaszcz go. Dobry piesek, o tak, dobry Alfred. Przytul. I rozmawiaj. O, pięknie. Dobra, mały kowboj jest gotowy. Chodź tu, mały kowboju, teraz ty. Rozmawiaj, pogłaszcz i więcej opcji. Przyjazne, naśladuj.
A tata bierze do kąpieli Hailey. Dobra. To, co myślą o tobie inni, ma znaczenie, a podobno jest ktoś, kto cię wręcz nie znosi. Przez to zastanawiam się, czy moje zdanie na twój temat jest słuszne. Mamo! Nie gadaj głupot. Dobra. Zostaw już. O, ten pies się tu nie będzie nudził. Dobra. Bierz do kąpania drugą. A potem myślę, że sobie sam weźmiesz prysznic. Nie. O, Orlando i Alfred się przyjaźnią. Przytul go jeszcze. Okej. I zobaczymy, czy możesz iść z owieczką się. Interakcje społeczne. Pogłaszcz. O, tak, mój piesio. Dobra. I chodź teraz do owieczki. Zobaczymy, jak tam interakcje dzieci z owieczkami i wybierzemy się trochę do miasta, żeby zdążyć do tego ośrodka. No i jak tam owieczko? Będziesz dla mnie miła? Tak, Mary jest bardzo miłą owieczką. To a przytulimy Mary? A, nasza o, super. Dobra, ty jesteś już też czysta, to chodźcie się tutaj na dworze pobawić razem. A jak nasz Joker? Gdzie jesteś, Joker? Tu, no tak. Dobrze, wspaniale, wspaniale, dobrze, okej. Może podrap go po szyi, choć jak weźmiesz prysznic. A nasze zwierzaki są zadowolone. Muszę zrobić tu więcej miejsca. Poszerzymy tutaj, przesuniemy, bo mamy dużo większą parcelę. Szkoda się tak gnieździć. I jedziemy sobie do miasteczka. Dobra, jesteśmy w miasteczku, ale ta pani ma odpowiedni strój. Dobra, gdzie jest ten ośrodek szkoleniowy? Tu. Okej. Przykłusuj tutaj. Dobra. Siądź z konia. Nawet ci się udało. Okej. Ile to trwało, jak się wysyłało trening konia? Może skoków. To 60 minut. Idź. Idź, koniku, nasz tam. A my w tym czasie sobie spróbujemy jeszcze pogadać. Zabawne. Opowiedz jej śmieszną historię. Zapytaj ulubioną modę. Ciekawe, jaką najbardziej lubi. Zdradź cele osobiste i zawodowe. Niech będzie. I zapytamy się, jak się ma. Musimy tu. Lubi modę luźne, elegancki i w stylu rockowym. Przyjazne. Boga, wędka, poznaj. Jak się masz? Świetnie sobie radzę, dzięki, że pytasz. Życie jest tak dobre, no i pięknie. O, ma rękę do roślin, no pięknie. Przyjazne. Boga, wędka, no przechwalaj się ranczem. A dlaczego by nie? Rozmawiaj o zimnej pogodzie. Mam takie świetne rancho. O, odczucie, no i pięknie. Mega interakcje, przyjazne. Rozmowa. O, hobby. Dobra. Joker już niedługo. Aha, jest tu, dobrze. No tak, to jak tak nacisnę, to tak przeniesie. Ale niedługo powinien wyjść. Ciekawe, czy mamy szansę wziąć udział w jakichś zawodach. Drugi poziom charyzmy, brawo. Joker wrócił z treningu, no i świetnie. I czy my możemy teraz wziąć udział w konkursie? O! Beczkowe manewry, rajd długodystansowy, skoki przez przeszkody, początkujący. Aha, a skoków nie mamy? Ile Joker ma skoków? Wydawało mi się, że porozwijał. Otwórz profil. A nie, skoki ma cały czas na pierwszym.
To może jakieś inne coś. Weź udział w konkursie. Początkujący. Jazda konna. Inność. No koń nasz ma. My mamy trochę za mało. Bo rajd długodystansowy. O, tu też my mamy za mało. Nigdzie nie mamy dobrze. Nie, to dzisiaj jeszcze nie. To może jeszcze ona nam potrenuje konia. Trening konia. Jokera. Bo dziwne, bo... I jeszcze go trenuje. Dobra. Dziwne, bo tu jak patrzę... Aha, dobra. No dobrze. Czekamy, aż wróci Joker. A poszlibyśmy do tej tablicy. Gdzie jest ta tablica? Tu byśmy jeszcze poszli. Ciekawe, za ile możemy sprzedać wełnę. Idź zobaczyć. Tak ładnie wygląda ten sklep. Szkoda, że jest króliczą norą. Biała wełna za 30. No i dobrze. I jeszcze bym chciała kupić produkty spożywcze. Dobra, i tutaj chciałam kupić koniecznie. Kupmy jeszcze jabłek. Jeszcze kupmy dwie truskawki i trzy winogrona. To zrobimy jeszcze jedną butelkę. No zostało nam mało kasy, no ale trudno. Prace społeczne są do 19. Okej, to następnego dnia może. A, jest już nasz koń. To zawołaj go, proszę cię. Dobra, dosiadaj. Super. I teraz tu gdzieś można było potrenować. A może byśmy się tu wybrali, albo nie. Zaraz. A tu byśmy musieli pojechać. No dobra, odwiedź park. Okej. A, już się teleportnąłeś na konia, dobrze. I chodź, kochany. Może ćwicz omijanie beczek. Joker, jak ty wyglądasz z umiejętnościami? Otwórz profil. Nie, to my skoki powinniśmy ćwiczyć. A potem ćwicz. Aha, napraw przeszkodę. A tu? Ćwicz podstawowe skoki. Okej. Okay. Najpierw sobie chwilę poćwiczymy. Ktoś tam poszedł spać. Kim ty jesteś? A Kayla, cieszę się, siostra, że tu wpadłaś. Nie wiem, co ty masz na sobie. Skąd masz taką koszulkę? Skąd masz te spodnie? I czemu śpisz na kanapie? Ale no, okej. Oj, niestety spadła, ale drugi poziom osiągnęliśmy. Ze wszystkim czujesz się dobrze. To może... Na energiczną przejażdżkę jeszcze się wybierz. No tak, energiczna przejażdżka. Jedziemy. Chciałabym rozwinąć nam jeszcze umiejętności jeździeckie. Ale to miasteczko jest ładnie nocą oświetlone. Naprawdę jest tu ślicznie. Dobra, już prawie. Zaraz będzie trzeci poziom umiejętności jeździeckich. Jest! Za mało ćwiczeń, jak trochę to głupie i drugi poziom wytrzymałości, pięknie. Trochę to głupie, że mimo tego, że się jeździ konno, nie rozwija, znaczy nie mają ruchu wtedy simowie. Dobra, wystarczy tej przejażdżki. Będziecie wracać do domu, a ja kochani na tym będę kończyła ten odcinek i na koniec zapraszam Was jeszcze na krótką cutscenkę. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej! Two ships passing in the night on the stormy sea. Got your navigation lights pointing right at me. From the dead of the night, far away from land,
quiet strand. You could be the anchor that keeps my feet on the ground. Oh, and I would be the rock that keeps you from drowning. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I'll follow you wherever you may go. Been breaking through the waves under stormy skies. Been racing with the tides and the hurricane's eye. Been sailing through the light of the northern star. Cause I knew that it would lead me to right where you passing in the night on the stormy sea.
about giving your heart away is hoping love will never die. But life unfolds in the strangest ways, and sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. If you want to take the bed, stop you if you try. Why not take the rest of me? 'Cause all that's left are just these crying eyes. And I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. The winds have changed, someday might bring you back to see the remnants of the man that you once had. But if you look beyond, I tried to use to fill your place, and I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. I just cry.